Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wrześniowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Klub marudnych zaczytanych ciotek przedstawia dumny wielkobukowy patronat, powieść pysznie młodzieżową, cyrkową, która zapowiada nowy cykl z magią i starożytnymi kulturami w tle. Przed wami Prawda i Iluzja, czyli pierwszy tom cyklu Abrakadabra Jennifer Somersby, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Pruszyński. I powiem wam od razu, że wielbiciele młodzieżówek odnajdą się w tej powieści bez dwóch zdań. Cyrkowe sztuczki, starożytne kultury, tajemnicze kluczyki, rodzinne sekrety, maoryckie wierzenia, czego tutaj nie ma, a jeszcze szczypta romansu. Siedemnastoletnia Ginny już od lat niemal każdej nocy odgrywa muzyczno-akrobatyczny numer u boku swojej matki Delii. Tej nocy dochodzi jednak do tragedii. Delia spada i umiera na oczach zszokowanej widowni i swojej cyrkowej trupy, natomiast na Ginny spoczywa teraz wielka odpowiedzialność. Dziewczyna musi strzec teraz rodzinnego sekretu, sekretu zwanego skarbem, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, jak i również daru, którego jest częścią. Delia oddała za ten skarb życie, a teraz Ginny będzie musiała stawić czoła siłom ciemności, które chcą go odzyskać. Jej życie zawiśnie na włosku. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie cyrki są już reliktami dawnej epoki, są już reliktami przeszłości i przeszły raczej do historii. Nawet ten Cirque du Soleil ze swoim magiczno-szalonym, spektakularnym spektaklem jest już czymś zupełnie odmiennym niż te tradycyjne cyrki sprzed lat, w których widownie bawili klauni, tancerki, treserzy zwierząt przeróżnych, dzikich, jak lwy, jak słonie, jak foki. Dlatego też sięgając po Prawdę i Iluzję, z tym współczesnym cyrkiem jednak w tradycyjnym stylu miałam swoje obawy. Nie wiem jaki cel przyświecał powieści Jennifer Somersby, ale od razu rozwiała wszelkie moje obawy, dlatego że w swojej powieści stworzyła cyrk taki, o jakim marzyły kiedyś wszystkie dzieciaki. W jej historii cyrk to wielka, kochająca się rodzina, w której wszyscy mają swoje prawa, także otoczone opieką kochane zwierzęta. Nasza główna bohaterka założyła nawet fundację dla tych zwierząt, która chroni ich prawa. To zupełnie odmienne spojrzenie na tradycje cyrkowe, musicie to przyznać, że jest to też bardzo intrygujące. Dla przypomnienia, Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek specjalizuje się w recenzowaniu powieści młodzieżowych i taką powieścią, taką młodzieżówką jest właśnie Prawda i Iluzja Jennifer Somersby. Autorka co prawda wykorzystuje te wszystkie młodzieżowe motywy, które znamy, łącznie z wątkiem romantycznym, fabuła też nie pędzi jakoś spektakularnie naprzód, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Jennifer Somersby udowodniła tą powieścią, że nie wszystko jeszcze zostało powiedziane w gatunku young adult. To pewnie przez to nagromadzenie tych wszystkich nietuzinkowych elementów, dlatego że w życiu bym nie pomyślała, że do tej współczesnej cyrkowej młodzieżowej fabuły można dodać jeszcze kulturę maoryską, starożytne cywilizacje i do tego magię, a to wszystko jest ze sobą naprawdę logicznie powiązane. A jednak się da i całość czyta się z narastającą fascynacją i to jest prawdziwa przyjemność móc patronować takiemu tytułowi. Dlatego kochani, jeśli jesteście marudną, zaczytaną ciotką albo nastoletnim czytelnikiem oczywiście i wciąż wam jest mało tych pięknych, tajemniczych opowieści z sekretami w tle, to sądzę, że w Prawdzie i Iluzji znajdziecie coś dla siebie. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Pruszyński zapraszam was na konkurs. Mam dla was jeden egzemplarz Prawdy i Iluzji do wygrania, a wy jedyne co musicie zrobić, to odpowiedzieć mi na pytanie, jaka jest wasza ukochana, albo ulubiona, albo wyjątkowa magiczna opowieść. Ale słuchajcie uważnie, bo jest haczyk i tym haczykiem jest fakt, że nie możecie w tej odpowiedzi zawrzeć Harry'ego Pottera. Oj nie kochani, nie będzie tak łatwo, magiczna opowieść i Harry, nie. Może być każda inna powieść z elementami magicznymi, z elementami magii i niesamowitości. Może być również film, gra, komiks, co wam przyjdzie na myśl, jakiś element popkultury. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa do 15 września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Przyznajcie kochani, że nieźle was zrobiłam tym haczykiem z Harrym Potterem. No musi być jakiś haczyk, nie może być tak prosto, oj nie. Zapraszam was oczywiście kochani jeszcze na bloga Wielkiego Buka, gdzie jeszcze możecie więcej poczytać o Prawdzie i Iluzji. Naprawdę świetny początek, naprawdę intrygującego, fascynującego, magicznego cyklu.
Coś nowego, coś innego, nie tylko dla marudnych, zaczytanych ciotek, ale dla nastoletnich czytelników przede wszystkim. Kochani, zapraszam Was jeszcze na media społecznościowe, zapraszam Was do klikania dzwoneczka, żeby dostawać systematycznie powiadomienia, a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, zaczytajcie, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. A my widzimy się już niebawem, do zobaczenia, pa pa!